Cześć, witam Was w kolejnym wideo. Tym razem opowiem o tym, jak dobieram słowa kluczowe na mikrostoki i jak robię to w miarę szybko, żeby cały pakiet zdjęć wrzucić szybko na kilka serwisów jednocześnie. Zaczynamy. Zanim przeniesiemy się na ekran komputera, chciałbym Wam tylko opowiedzieć o tym, że kiedy wrzucam zdjęcia na stoki, zawsze zależy mi na tym, żeby zrobić to maksymalnie szybko, także dzielę je sobie na takie paczki, powiedzmy, tematyczne i tak samo dzisiaj będziemy właśnie wrzucali jedną paczkę na kilka serwisów stokowych. Przenosimy się do komputera. Ok, mam już otwarte serwisy stokowe, z którymi współpracuję, gdzie będziemy wrzucać dzisiaj zdjęcia, czyli Adobe Stock, Shutterstock i Dreamtime. Dodatkowo tutaj na Getty Images Deep Meta, czyli taki program, narzędzie, przez które wrzuca się tutaj zdjęcia. Zacznijmy od Getty Images. Tworzymy sobie, przechodzimy tutaj do zakładki Batches, czyli to będą takie właśnie jakby foldery na takiej zasadzie, jak ja robię tutaj te swoje serie. Klikam teraz tutaj, tworzę nowy folder, nazwa Skyscrapers. Dlatego, że będę wrzucał zdjęcia zwierzowców z Tokio na przykład dzisiaj. OK, przechodzę sobie tutaj, klikam na plus. Teraz muszę znaleźć to. W moim przypadku jest to pulpit, następnie stok, Japonia i te zdjęcia, które wybrałem, wieżowce. Tutaj sobie nazwałem już to po polsku. Zaznaczam wszystko open. Te zdjęcia się tutaj ładują. W międzyczasie przechodzę tutaj Adobe Stock. Adobe Stock, sprzedawaj, zaloguj się. Tu już mam wszystko na szczęście zapamiętane, moje dane do logowania w systemie, dlatego że ja ich nie pamiętam, nie teraz. Dobra, program przepuścił mnie dalej. Klikam sobie tutaj prześlij. Sporo czasu nie wrzucałem zdjęć na stoki, widzę, że to wszystko wygląda troszeczkę wolniej. Japonia, wieżowce, zaznaczam wszystko, wrzucam. To samo teraz Shutterstock, czyli tutaj upload. Select multiple files, zaznaczamy wszystko. Poszło i ostatni Dreamtime. Upload files. Chwilę zajmuje mi znalezienie tego miejsca, gdzie mam kliknąć, żeby wrzucić zdjęcia, dlatego że od kilku miesięcy po prostu byłem na tyle zajęty, że nie miałem czasu wrzucać zdjęć na stoki, dlatego też filmy o tej tematyce no, nie pojawiały się po prostu na kanale. Ok, tutaj się wszystko powoli ładuje, także na chwilę robię krótką przerwę, przyspieszę to wszystko i wrócę do Was, kiedy zdjęcia już będą gotowe do właśnie do oznaczania i do dodawania słów kluczowych. Ok, zdjęcia już się dodały. Na Adobe Stock mamy tutaj wszystkie w jednej linijce, fajnie. Shutterstock klikamy Next, przechodzimy za chwilkę do opisywania tych zdjęć. Dreamtime jeszcze myśli, w jakimś tam stopniu przetwarza te zdjęcia. Tutaj tak samo Deep Meta, wszystko już mamy. Zauważyłem, że najfajniej słowa kluczowe automatycznie generowane są przez właśnie Adobe Stock i cała ta procedura wrzucania zdjęć na stoki, ze względu na to, że tam no, nie zarabia się jakoś super dużo, w moim przypadku staram się zawsze zrobić to jak najszybciej, żeby po prostu zainwestować jak najmniej czasu, czyli wybieram sobie jedno zdjęcie z tej paczki. Dlatego moim zdaniem ważne jest to, żeby zdjęcia w tych paczkach były maksymalnie do siebie zbliżone, dzięki temu te słowa kluczowe będą jak najbardziej dokładne. Dobra, czego mi tutaj brakuje? Robię wszystko po angielsku, czyli tak, Japan, Tokio przez Y, Tokio z I, dlatego że w różnych krajach pojawia się różna pisownia i ludzie często robią błędy. Co mamy jeszcze? Building, skyscraper, sky, city, architecture. Ok, reszta słów myślę, że jest w porządku. I teraz tak, zaznaczam te słowa, kopiuję, zaznaczam następnie wszystkie zdjęcia i te słowa wklejam tutaj do wszystkich zdjęć właśnie z tej paczki, którą wróciłem. I teraz obrabiam tę porcję materiału dalej. Typ pliku, czyli zdjęcia. Kategoria budynki, architektura, język wpisywania angielski. To zdjęcia tak zwane do użytku redakcyjnego. Mam nadzieję, że te zdjęcia nie będą zakwalifikowane jako takie, czyli na razie tego nie zaznaczam. Rozpoznawalne osoby lub obiekty teoretycznie są rozpoznawalne, ale zaznaczam nie.
Myślę, że nie powinno być z tym problemu. No i ten tytuł Skyscrapers in Tokyo. I tyle. Mam oznaczone, wszystko jest gotowe do wysłania. Prześlij 9 plików. Prześlij. Pierwsza strona, z którą współpracuję, jest załatwiona. Jak widzicie, naprawdę poszło fajnie, sprawnie i szybko. Ok, Shutterstock. Multiselect, select all, keywords. Mam skopiowane, czyli po prostu Ctrl V. Wklejam sobie te słowa. Tutaj mamy wybrane zdjęcie, użytek komercyjny, description, czyli znowu Skyscrapers in Tokyo. Kategoria pierwsza, dlatego że tutaj możemy wybrać dwie kategorie. Building Landmarks, kategoria druga, czy coś tutaj szczególnie. Park Outdoors ewentualnie może. Technology, troszeczkę jest to naciągane, ale myślę, że będzie ok. Lokalizacja, tutaj akurat należy dodać lokalizację. Tokio. I to wszystko w przypadku tych zdjęć, nic więcej nie potrzebuję. Submit. Za chwilkę wszystko będzie. Ok, mamy problem. Aha. Potrzebujemy przynajmniej 5 słów, czyli dopiszmy na przykład na szybko Cloudy Sky. Wiem, że jest to takie trochę naciągane, trochę bez sensu, ale tak naprawdę zawsze trudno jest przewidzieć, na jakiej podstawie potencjalni nabywcy będą szukali tych zdjęć. Także może ktoś, kto będzie szukał nieba z chmurami, stwierdzi, że to wygląda fajnie. To takie pierwsze szybkie skojarzenie. Dobra, tutaj tak samo. Zdjęcia mamy wysłane. Spróbuję otwierzyć stronę, dlatego że DreamTime czasami sam się nie odświeża. Dobra, on jeszcze pracuje, także my przejdziemy sobie teraz do Deep Meta, czyli Getty Images. Klikam pierwsze zdjęcie. Ctrl A, dzięki temu zaznaczam wszystko. Następnie tutaj przechodzę do Edit. Znowu wklejam słowa kluczowe, tylko że tutaj niestety nie pójdzie tak łatwo, dlatego że oni są, powiedziałbym, nieco upierdliwi i jak na przykład jak building, no to mogę zaznaczyć teraz, tak? Building structure, building exterior, construction industry, tak może też troszkę naciągane. Ok, buildings. Corporate business myślę, że pasuje. Office, building, exterior. I tutaj, tak jak widzicie, te słowa są tak naprawdę czasami połączone w jakieś takie kilkusłowowe zlepki, dlatego z tych słów kluczowych, które wkleiłem zaraz, zrobi się ich dużo więcej. Downtown. Staram się wybrać jak najwięcej tych, które rzeczywiście pasują do tego, żeby też osoby, które w przyszłości szukają zdjęć, po prostu nie traciły czasu, żeby ktoś, kto szuka na przykład... Tutaj mamy eyeglasses, czyli okulary, żeby przypadkiem nie trafił na te zdjęcia, bo to też nie ma zupełnie żadnego sensu. Może technology dodamy. Powiedzmy luxury, chociaż luksusu tam raczej nie ma. Tokyo Hotel na pewno to nie jest to. Tutaj mamy fajnie Tokyo Japan. Ok. Title, again, Skyscrapers in Tokyo. Tutaj dodatkowo opis. Zawsze mam z tym problem, dlatego że no, staram się te zdjęcia wrzucać w miarę szybko, dlatego opis zawsze jest jakiś taki totalnie bez sensu, po prostu blue sky and white clouds above Tokyo. Tokyo. Tak jak widzicie, totalna bzdura, ale powiedzmy, że rzeczy, które tutaj zawarłem, czyli niebieskie niebo, białe chmury, Tokio, jeżeli ktoś będzie znowu szukał, specjalnie tutaj wpisałem raz Tokio przez I, raz przez Y, dlatego że wiele razy natknąłem się na różne pisownie, I powiem szczerze, nawet nie pamiętam, która tak naprawdę jest prawidłowa. Także staram się też, jeżeli jest taka możliwość, mieszać te dwie formy, żeby zwiększyć właśnie możliwość tego, że te zdjęcia zostaną wyświetlone komuś, kto szuka na przykład jak tutaj wieżowców w Tokio. Dobra, teraz klikamy Close. Przechodzimy do zakładki Upload. Zaznaczam wszystko. Aha, czyli klikam jedno, Ctrl A.
przenoszę tutaj do tej kolumny, gdzie te zdjęcia będą wysyłane i start upload te zdjęcia w ciągu, o, myślę, kilku minut. Zdjęcia nie zajmują bardzo długo, będą wysłane. Wracamy do DreamStime. Mam nadzieję, że już przetworzył zdjęcia, że będę mógł je wysłać. Niestety nie. Także na razie przerwa, za jakiś czas to po prostu odświeżę i pokażę Wam, jak rzucam zdjęcia właśnie na DreamStime. Po paru minutach zdjęcia tutaj też się załadowały. Tutaj niestety albo po prostu nie znalazłem szybszego rozwiązania, albo takiego nie ma, także muszę niestety, klikam sobie commercial, muszę wszystko zrobić jakby naokoło nieco, ale to też pójdzie w miarę szybko. Najpierw słowa kluczowe wklejam. Teraz tak, tytuł, ponownie Skyscrapers in Tokio. Oj, tutaj już mnie poniosło, Y i w jednym. Dobrze, i tutaj znowu mam problem z opisem, który jest wymagany, którego niestety też nie lubię. Po prostu praktycznie skopiuję Skyscrapers in Tokio, tym razem z I. Blue sky and white clouds above the city. Czyli znowu taka, aha, tutaj mamy literówkę. Tokio, tak jak widzicie, prawidłowo pisze się przez Y. Zrobiłem specjalnie sky scrappers. Ok, błędy mamy poprawione. Wszystko gra. No i teraz kategorie. Pierwsza, może tutaj Arts and Architecture. Dobra, maybe. Ok, Arts and Architecture Outdoor. Następna Modern Buildings. I teraz totalnie z innej beczki Travel Asia. Czyli mamy trzy różne kategorie. To, co się tutaj zaznaczyło, jest w porządku. Nie, myślę, że nie ma potrzeby tłumaczyć, z automatu wpadło tak, jak powinno być, czyli wszystko jest OK. Submit. I teraz to, co wpisaliśmy, przez to, że właśnie robimy tym systemem, że wrzucam paczkę zdjęć, pasuje do wszystkich zdjęć, także po prostu po kolei muszę te 9 razy kliknąć. Tak jak mówiłem, nie znalazłem lepszego rozwiązania właśnie na ten serwis, ale wrzucając paczki, czasami nawet duże, po 50 zdjęć, te 50 kliknięć nie zajmuje tak bardzo czasu, nie jest to mocno uciążliwe, więc myślę, że jakoś można przez to przebrnąć. Tak jak widzieliście, proces wrzucania zdjęć na stoki wcale nie musi być skomplikowany i czasochłonny. Podejrzewam, że można zrobić to dokładnie, dzięki czemu będą lepsze wyniki, ale z mojego doświadczenia wynika to, że kiedy poświęcałem na to dużo więcej czasu, efekty wcale nie były lepsze, także mój priorytet przy wrzucaniu właśnie zdjęć na stoki to zrobienie paczki, skopiowanie słów kluczowych z jednego serwisu i jak najszybsze wrzucenie w ten sam sposób do pozostałych. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Tradycyjnie, tak jak zawsze, zapraszam do lajkowania, udostępniania, subskrybowania kanału. Dodatkowo na dole w opisie wrzucę linki. Jeżeli jeszcze nie wrzucacie zdjęć na stoki, a zarejestrujecie się z tych linków, otrzymam jakieś małe prowizje właśnie z serwisów, gdzie ja również sprzedaję zdjęcia. Bardzo dziękuję osobom, które już to zrobiły przy poprzednich filmach, już jakieś tam centy się pojawiają, także fajnie, że doceniacie moją pracę. I oczywiście zapraszam na nowy film za tydzień. Cześć!